Oliwia Bieniuk, córka Anny Przybylskiej, studiuje u Is Lesickiego. Dziwne pytanie do fanów. Oliwia Bieniuk, jedyna córka Jarosława Bieniuka i przedwczesnie zmarłej w 2014 aktorki Anny Przybylskiej. Od dawna marzyła o karierze w show biznesie. Jej tata miał co do tego mieszane uczucia. Chociaż reklamodawcy zasypywali Oliwię propozycjami, byle pilkarz okazał się wybredny. Kilka lat temu uległ prośbom córki i zgodził się na jej udział w kampanii reklamowej Reservet. Ale zaraz potem stwierdził, że nauka jest jednak najważniejsza, a na modeling jeszcze przyjdzie czas. Potem znów trochę zmiękli i zdecydował się wraz z dziećmi wziąć udział w kampanii reklamowej telefonii komórkowej. Z czasem Oliwia przestała oglądać się na tatę, a zdjęcia, jakie zamieszcza na swoim Instagramie, stale się coraz odważniejsze. Przylomem w jej karierze okazał się taniec z gwiazdami. Oliwia nie okazała się wprawdzie naturalnym talentem tanecznym. Jednak dzięki sympatii widzów dotrwała do ćwierćfinału. Z czasem wyszło na jaw, że obawy Jarosława Bieniuka były przedwczesne i przesadzone. Oliwia postanowiła kontynuować edukację i zdobyć dyplom. Jak wyznala w Dzień Dobry TVN. Chciałabym mieć wyższe wykształcenie, to po pierwsze. Po drugie, cały czas ludzie będą mi powtarzali. Zim wybilam się dlatego, że moja mama była aktorka, była popularna i była najcudowniejsza istota. Chciałabym się od tego oderwać, bo to jest trochę meczace. Jesienią zeszłego roku rozpoczęła studia w warszawskiej szkole filmowej, niepublicznej placówce. Zalozonej w 2004 roku przez Macieja Slesickiego i Bogusława Lindę. Opinie co do poziomu nauczania są zróżnicowane, Oliwia jednak jest zdania, że poprzeczka została ustawiona wysoko. Na Instagramie pokazała, jakie sztuczki musiała się nauczyć robić językiem, a ty co zaliczasz na zajęciach? Ja muszę zrobić z języka grzyba. Cześć, słuchajcie, nie wiem, jaka będzie wasza reakcja, ale mam dosyć nietypowe pytanie. Czy mogłabym wam pokazać mojego grzyba? Powiedziała. Wykrzywiając usta w charakterystyczny sposób. Jak myślicie, w jakich sytuacjach aktorskich przyda się jej ta umiejętność? My nawet nie próbujemy się domyślać.